Lecimy, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, gdzie jesteśmy. O Boże, wiem. Dobra. Dobra, jest dobrze. Czujesz to, Agata? Jaki piękny zachód słońca. Wiem właśnie, to dla wszystkich kobiet, które nas pięknie oglądają. Pięknie. O zachodzie słońca teraz, wow, takie różowo jest. Ile czasu zajęło ci przejście Wiedźmina 3? No zależy, no to ja tam sobie różne rzeczy robiłem, tak z 70 godzin, 80. 80 godzin z tymi wszystkimi rzeczami, które mnie tam rozpraszały. A jakbym się tak sprężył, to z 40-50. Ale te poboczne questy są całkiem niezłe w wielu przypadkach, nie? Są takie krótsze poboczne, które ci mają małe znaczenie, a są takie dłuższe poboczne i są bardzo fajne już na poziomie tych głównych questów. Zresztą czasem są w sumie nawet lepsze. Moi drodzy, chyba zginiemy uderzając, kurde, w jakiś kamień. Zawsze tak jest. A ja ostatnio nawet grałam w Battle Royale. Tak? I co? No i powiem ci, że wylądowałam raz. A myślałam, czekaj, że wiesz, myślałam, że wejdę i padnę od razu. Zaryję głową w skałę. Oh fuck. Te itemy się pojawiły pod spodem i teraz pewnie do góry się przeniosły. A, bo już nie mam miejsca, no dobra. Tu to się później wrócimy. Okej. Fajnie, że różne śmieci tutaj są. Szkoda, że nie ma nic pożytecznego. Ci. I help you, they are enemy. I help you. Help you. I don't need your help. Ktoś mi chciał pomóc, ale był zwykłym leszczem. No i co? Gdzie oni wszyscy poszli? Jakiś królik tu stoi. To samochód jest w ogóle. Bierz auto i sobie miał. Wiem właśnie. Tak chcę zrobić. Nie wiem dokładnie jak jechać. No dobra, w prawo, później w lewo. Królika przejechałem. Boże, tylko nie królika. Musiałem go przejechać tak, jakby taki był jego los. Jak mogłeś, królika? Króliczy los. Wszystko, niewdzięczny. Tylko nie królika. Ale chyba przeżył, wiesz, chyba mi między ośkę tam gdzieś tam i... Tylko tak mówisz, żeby nic smutno nie było. Nie, między koła schował się trochę. Agata, jak ląduje w Battle Royale, to wszyscy umierają, bo im stulejki pękają. No, widzisz? Ale przeżyłaś coś? Zabiłaś kogoś, czy nie? Nie. Tu się wylądowałam w ogóle na jakimś zadupiu. I wiesz. Nie wiedziałaś, co ze sobą począć.
Znaczy biegłam do jakiejś tam bazy, ale za daleko nie pobiegłam. O kurde, prawie go miałem, fuck. A potem mnie cały czas wywalało. W sensie wchodziłam na serwer i... Potrąciłem go czy nie? Czekaj, 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 czekaj. Gdzie jesteś, stulejarzu? Ujawnij się! Kurwa, gdzie on się schował? No dobra, no mów, bo gdzieś mi koleś zniknął. Nie pamiętam, co mówiłam. Mówiłeś, że się obudziłeś w jakimś zadupiu i coś się stało. Aha, że jak wchodziłam na serwer dwa razy, to byłam w samolocie i nie wypadałam z niego. Widzisz, jak to jest? Także, no, pograne, generalnie. Dobra. Teraz w ogóle chyba też nie wsiadłam do tego samolotu, tylko zostałam w tym kółku. A no to jak zostajesz, to możesz z buta iść już z dołu tam. Ale zaczyna. Później mnie wywaliło. Aha, no to szkoda. To może ty masz coś, nie ten, może nie masz, bo nie, nie, no, bo musisz mieć, bo cię od razu wywaliło. No, a poza tym już raz było okej, okay, a wszystkie inne pozostałe razy to wiadomo. Zapomniałam rozpiąć pasy w samolocie. Dobra. Właśnie czemu jak ktoś, jak na przykład ja gram w armę, to czemu ktoś nie wchodzi na czat i na przykład się nie pyta, czy byłem w wojsku? Bo jak na przykład gram Wiedźmina, to ludzie przychodzą i się pytają, czy czytałem książki. Nie wiem, czy ja mogę grać, czy mogę grać w armę, jeśli nie ten, nie byłem w wojsku. Ani nie czytałem książek o wojsku. Ty, że nie możesz. Też mi się tak wydaje. Idę do tej bazy Kamino, ale najprawdopodobniej kółko się gdzieś z tyłu pojawi i nie zdążę wbiec do niego z powrotem. Byłeś w wojsku? Byłeś w wojsku, że farmę grasz właśnie, a na przykład... Czy ty kiedykolwiek, kurde, byłaś w gangu, że grasz w GTA 5? Oczywiście. W pięciu. Byłeś na wojnie? Film o wojsku oglądałem. Może się już to zaliczę. Roger, Roger, mówię. Ksz, 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 ksz. Roger, ksz, ksz. Trzymaj się, Manor. Co się Byłeś stało? Kiedyś w szkole, że masz plecak? Byłem, kurde. Akurat w szkole byłem, to mogę mieć plecak. Taki ze mnie zuch. O ja pierdzielę, dobra. Kurde, nalot bombowy. Pewnie zaraz zginę. Módlcie się teraz wszyscy. Bo moje dni są policzone. Zaczą bomby na mnie spadać. I uszy se zatkajcie. Zakłóżcie te nauszniki. Już powiem wam, że może dobiegnę do krawędzi. Nie, bomby. Ameno. Byłeś kiedyś na olimpiadzie, że tak biegasz? Biegnij, so! To tu nią. Biegnę, kurde, staram się, wiesz?
Boże, zaraz mi na głowę zaszło. Ty, czy mi się zdaje? Czy na ekranie widać ten czerwone pole, że ono mruga? Mruga u ciebie to pole na streamie? Nie. A ono mruga, jak mam je w najmniejszym oknie rozrzucę. Bo ono trochę mruga rzeczywiście. Znaczy się taka krateczka jest jakby. Tak. To ona tak rusza się trochę. No dobra, to się trochę rusza, ale jak miałem zmniejszone okno, to ona centralnie, wiesz, raz połowa tych się zapalała, raz druga połowa. To jakoś tak, wiesz, wiesz, odświeżanie monitora, rozdzielczość, coś tam. Hemoglobina. Właśnie, czy mam pozwolenie na broń, że tak, że biegam i strzelam. A czy byłem kiedyś tym? Gdzie jestem? Dobra, bo widzę samochód, w razie czego będę tu biegł do samochodu. Czy ja byłem kiedyś normalnie twórcą gier, że sobie tak mogę grać w gry? Ich? A żadnej nie zrobiłem, a sobie tak gram? Kto dał mi prawo? Czy masz raka, że nosisz czepek? Dobra, podbiegamy do strzelnicy Kamino. Ja nigdy nie byłem na strzelnicy, nigdy nie strzelałem asy tak na nią. Pozwolę sobie na nią wbiec. Nie możesz, wracaj. Czy jestem zainteresowany grą Ark coś tam? No będziemy w to grali, wiecie, ale nie wiem właśnie z kim, bo ona chyba trochę kosztuje, pewnie nikt jej nie kupi, tylko ja. Co? No napierdalają się koleś. Ark Survival. Zobaczymy. Ja w ogóle nie wiem nic o tej grze. Czemu ona jest taka? Znaczy ja wiem, że jak na PS4 wychodzi, to najprawdopodobniej będzie ta gra działać, nie? I na to liczę, że to będzie pierwsza survival gra, która będzie działać, ale nic więcej o niej nie wiem. Chociaż DayZ też powiedzieli, że będzie na PS-a, ale chyba ci pali coś wtedy. Kurde, co to było? To do mnie? Stary, to było do mnie? Czy koło mnie? Tak mu powiedziałem. Co za goście. Ty to jesteś kozak. Wiem właśnie. Ty, oni się tam strzelają. Byłeś leśniczym, że biegasz po lesie? Mi się wydaje, albo ten koleś siedzi na dachu, wiesz. Dodajesz go. Kurwa, zbiega, jest za mną. Kurwa, wybiegnie, nie wierzę w to. Co za typ? Gdzieś tu musi być. Muszę stoczyć z nim walkę mistrzów. Na pięści.
Schowałem się za kiblem. Kurde, padł. Jest, udało mi się go. Kuźwa, jaka ta broń jest słaba. Czemu do tego nie ma tej optyki? Tam podobno leżała lepsza, to Rinek pisał. Ale nie wiem. Co leżało lepsze? Broń. CZ coś tam, do tego pewnie nie ma tego. Dobra, to jest gówno. Dlatego też koleś nie ma ammo. Coś tam leżało. Ale czy nazwałbym tą broń lepszą, to nie wiem. To taki kurwa Uzi takie ręczne. I to jest gówno, bo to nic zabić tym się nie da. I zajebistą broń, z której się nie da strzelać, bo nie mam amunicji do niej. Weź tą CZ, tłumik od G36 pasuje, naprawdę? No nie bardzo. Ktoś się zna, ale nie do końca. Co mi tyle miejsca zajmuje w plecaku? To na pewno. Dobra, weźmiemy se shotguna na razie. A nie mamy już strefy? O kurde, ale nie, dobra. Za ile ona będzie ta strefa? To chyba było za 3 minuty, ale nie jestem Jesteś pewna. pewien? Pewna? Tak mi się wydaje. Minuty to by trochę było krótko. Dwie minuty. Ja pierdziela, ja nic nie mam. Mam shotguna, z którym nic nie zabije z takiej odległości. Ten pewnie zaraz paczkę wyrzuci za naszymi plecami, nie? Uciekamy stąd. Najgorsze jest to, że z takim uzbrojeniem to gówno. Przysłowiowe! A znasz jakieś przysłowie o gównie? Nie. Co? Na przykład, nie wiem, ale to nie jest przysłowie. Może być na przykład gówno prawda. No, to nie jest przysłowie, to jest tak zwane odzywka tak zwana. Tak zwana prawda. Cięta riposta to jest. Jedziemy sobie teraz ciężarówką, nikt nas na pewno nie trafi, nikt nas nie usłyszy i nie zauważy. Polecam. Zbudowałeś ten dom, że tak nie ciągle siedzisz? O, jest, z gówna bata nie ukręcisz. O, no to jest. Rzeczywiście.
musimy się przesiąść. Ta ciężarówka niby jest trochę taka mniejsza i słabsza, jeśli chodzi o wytrzymałość, ale bo o wiele szybsza. Szczególnie pod górkę. Jak urok, jak nie urok, to sraczka. O, to też jest. No, no, to też. Czy nie wiem, czy to jest przysłowie. Pożekadło. Ale to istnieje. To jest. Takie, to jest życie samo. Ja to często słyszałam. Tak? W tej szkole rysówkę zawsze mi mówili. Jak mówiłam, że nie mam. Masz prawo jazdy klasy D, że ciężarówką jeździsz? Kurde, złapałeś mnie teraz. Wszyscy widzieli, ale nie róbcie domu. O, fuck, nie. Jebany. Kto ten kamień tu postawił? O! Czyli nie masz. Przeżyłem. Jest lepiej niż się spodziewałem, moi drodzy. Zostały mi tylko 1/10 życia. Ale przeżyłem. Jak ty w ten kamień wjechałeś, to ja nie rozumiem. Bo mnie wyskoczyło w powietrze, mnie wyrzuciło, bo taką prędkość miałem drasyczkową. O. Na pewno. Tak było. Czy spotkałem wczoraj jakiś tłuszczyka na spacerku? Wiecie co, nie, ja pojechałem do domu, byłem w domu rodzinnym. Z siostrą się spotkałem, z jej mężem, z synem, wszystkimi. Mamą, tatą, bratem, siostrą. Drugą. Normalnie. Kurde, znów się strefa pomniejszyła. O, ale tu jest samochód. Jakiś taki nieruszony, może w tej bazie jeszcze nikogo nie było. Musimy zaryzykować życie i śmierć. Życie i śmierć, życie i śmierć. To no 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 no. No 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 no. Życie i śmierć. A pierdole, nic tu nie ma. To się mówi, cała baza główna. Że tam coś na górze było, nie mam czasu zerknąć. Masz naprawę. Do tego samochodu. W sensie ciężarówki. Zajebiście, mam broń w końcu. Kurwa, no ile bym dał za apteczkę? Jest. Muszę się tylko wpierdzielić na setuni z górki, z pazurki. I jestem bezpieczny. O kurwa. O kurwa. Uciekaj. Uciekaj, są. Bo zaraz zginiesz. Jest, jestem w strefie chyba. Teraz się muszę tylko zabandażować. Stary, czy ja kiedyś byłem medykiem, że się tak bandażuje? Właśnie zobaczyłem, co tu odjebałeś. Zdarza się, kurde, nawet najlepszym. Pikołka. Boże, jak to wyglądało. Czekaj. Ta broń jest taka gówniana, ale może coś z niej urodzimy, czekaj. Tu nie zrobię nic, mogę ją wywalić na chwilę, mogę wziąć tą CZ-kę, może... O, do niej już mam ammo.
Wolę chyba to. Tego, co sobie możemy dać na ten. Udało się. Nic nie widzę w tej grze, wiesz? Mam rozjaśniony na maksa. Nie, myślę, że może wiecie. Ta broń jest dobra. To jest jakiś syf, co to za... Ja mam painkillery, czemu ich nie biorę? Nie mogę wziąć Red Gula ani painkillerów. O ja pierdolę, ale się zmniejszy. 500 metrów do przebiegnięcia w 2 minuty. Wiecie, to tam ta G30, o nie wiem czy ona nie jest jakaś zajebiście mocna. Co kojarzę, że ona jakaś taka była chyba dobra. Do tej drugiej broni mam tłumik, serio? Te się używa painkillerów i Red Bulla. Nie wiedziałem, dzięki kurde. Ja bym nie ufała. Może Nie. to jest tak jak z Flary pod F. Wiesz co? Nie, raczej nie. Bo pod te nic nie ma innego. Tak, G36 może być dobra, tylko ma optykę, wiecie, zamontowaną i praktycznie nic się z niej nie da trafić, bo na blisko. Bo jest tak gówniana ta optyka, że zasłania cały ekran. Dobrze, i tak na razie się musimy śpieszyć, żeby dojść do strefy. Więc zastanawiajmy się, jakiej broni używać. Szczela koleś tu, jeden do drugiego. Chyba ten z górki wygrał, wiecie? A nie. Ten z dołu jeszcze strzela. Nie, skąd on strzelał? Do siebie podeszli, wiecie? Oni są za górką gdzieś. Oni są gdzieś za górką się strzelają. Fajnie smugacze wyglądają. No, za 45 minut losujemy, więc bierzcie udział w konkursie, jak jeszcze żeście nie brali udziału, wykrzyknij konkurs na czacie.
Jest koleś. Kurwa, no nie zdążyłem, ach. Celowniki zmieniałem, wiecie, z bliskiego na daleki, nie zdążyłem już. Kurde, ale było dobrze, znaczy było słabo, bo tego jednego powinienem zabić szybciej, no ale widać, że już się drugi tam przykował i tak mi na plecach, więc pewnie bym je dojechał. A ogólnie było.